Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 19 ramadan 1445 roku po Hijri. Proszę Państwa, mamy dzisiaj sporo tematów, a jak zwykle mało czasu. Najpierw odniosę się do tej całej kampanii nienawiści, która tam jest organizowana na moim YouTubie. Tak jest zresztą zawsze, nie wtedy, kiedy mówię o Rosji, ale najczęściej, kiedy powiem coś o Führerze, czyli o Łukaszence. Jak widać, ta kartoflana sołtnia jest dużo bardziej aktywna w Polsce. Jeszcze ja zawsze miałem taką tezę, tezę niż Niż Sotnia Rosyjska. Jako ponieważ zaczyna, zaczęliście zastraszać również moich stałych widzów, w związku z tym zapowiadam, że będziecie blokowani bez dania racji. Zobaczymy, kto szybciej kreuje nowe konta na YouTube. Czy ja banuję, prawda, i wyciszam. <laughs> Zapewniam, że mi się to na pewno nigdy nie znudzi. Tym osobom, które poszukują na tym kanale e, kopii doktora Sykulskiego. Oryginał jest niezastąpiony, w związku z tym, jeżeli ktoś chce słuchać Sykulskiego, pana Siuka, czy Piskorskiego, czy innych, to macie państwo oryginały, więc po coś tutaj w ogóle przychodzić. Hajterom, tym właśnie wszystkim, wiadomo co w co jeszcze jeżeli chodzi o istotne deklaracje polityczne, ja natomiast uważam w przeciwieństwie do wielu osób, że jest to jak najbardziej nasza wojna, ale w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich wojen to jest pierwsza od bardzo dawna wojna, w której, która jest prowadzona nie naszymi rękami. I tak powinno pozostać. I właśnie tym się pewnie będziemy różnić. Z niektórymi pięknie, z niektórymi zdecydowanie niepięknie. Teraz jeszcze, ponieważ znaczna część roli po polsku nie rozumie wbrew pozorom tych, którzy tam się pojawiają, zresztą to widać, w związku z tym, jeżeli Państwo pozwolicie, zwrócę się do nich w ich własnym języku. Ale tak w stylu, coś pomiędzy Sołowiowem i Symoniem. Atipiria breściaius już w To była moja autorska wersja przekładu wiersza Adama Mickiewicza do przyjaciół Moskali. Proszę Państwa, teraz już rozpoczynamy, mamy bardzo, bardzo dużo spraw do omówienia. Pierwsza, podstawowa sprawa to jest państwo islamskie. Państwo islamskie jednocześnie wydało oświadczenie całe dotyczące zamachów Rosji, ale również uwaga jest tak, że rzecznik prasowy państwa islamskiego Abu Hudajfa Al-Ansari wezwał do kolejnych zamachów w Europie i Stanom Zjednoczonym. W ogóle wygłosił takie wielkie przemówienie. Ja go dzisiaj Państwu całego nie omówię. Jest po prostu długie, przetłumaczyłem go sobie mniej więcej do połowy. No, mówił w sumie prawie 40 minut. Co więcej, tam gratulował zamachowcom prawda, w kolejnych zamachach i jednocześnie no, całe to przemówienie dotyczy Dziesięciolecia kalifatu, bo trzeba pamiętać, że 10 lat temu został, znaczy nie do końca w, w wersji gregoriańskiej, prawda, tylko w kalendarzu islamskim. 10 lat temu w czasie Ramadanu został proklamowany kalifat Państwa Islamskiego. W związku z tym to przemówienie było poś poświęcone przede wszystkim temu. Ale jednocześnie zostało wydane nadzwyczajne, czy nadzwyczajne, no, może i regularne, ale w moim odczuciu nadzwyczajne wydanie magazynu Annaba. To jest taki magazyn, którego już w tej chwili to jest 500 któryś. 500-któreś wydanie, bo jest wydawane co tydzień, jest wydawane prawie wyłącznie po arabsku, czasami niektóre teksty są tłumaczone na języki docelowe, na przykład angielski, francuski, czasami nawet rosyjski, w zależności od tego, akurat jaką ma agendę polityczną państwo islamskie. I warto kilka tych testów, które się pojawiły, omówić dotyczących w ogóle państwa islamskiego, samego zamachu i tak dalej. No przede wszystkim ja nie będę Państwu dosłownie cytował tego, co tam wyczytałem, bo te, ten język jest specyficzny. No może za chwileczkę zacytuję jakiś fragment, żebyście Państwo zobaczyli, że to się tego, się, jeżeli ktoś wcześniej nigdy nie czytał tekstów państwa islamskiego, tego się łatwo nie czyta. Jest to specyficzny, tak jak powiedziałem, język. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że państwo islamskie bardzo wyraźnie opisało również nieznane szczegóły Dotyczące samego zamachu. Tutaj jest właściwie to jest tak, że Annabie, prawda, mówił, o, jak, to, jak to ładnie mówi, oni mówią źródło w służbach bezpieczeństwa kalifatu, że oto zamach miał przebiegać trochę inaczej niż założono. Jak Państwo, wielu z Państwa, którzy tropili i oglądali ten filmik, który ja wrzuciłem, gdzie był właśnie ten filmik z samego zamachu, zauważyliście takie dziwne iskry lecące z lów karabinów. Otóż państwo islamskie było przygotowane na inny scenariusz, opisano bardzo dokładnie zadania, które mieli ci właśnie w Injimashi. To miał być zamach, który miał być zamachem fedainów, czyli miał być zamachem samobójczym. To znaczy takim, w którym oni walczą do końca, a następnie zabijają się czy giną w walce ze służbami bezpieczeństwa. Problem pojawił się w trakcie tego zamachu i to jakoś tak już na, na początku a mianowicie takim, że broń zawiodła. Zdaje się, że dwóch spośród tych, tych terrorystów miało broń, która po prostu przestała strzelać. Stąd też oni porzucili tą pozostałą jedyną jednostkę, której zresztą się też chyba zacięła i po prostu zaczęli uciekać. Co nie było, planning Co więcej, tam mieli plan dosyć dobrze no, tam jeszcze się odnosi prawda, naba do liczby amunicji, prawda, ile tej amunicji mieli ze sobą. Generalnie stwierdzono właśnie, że w sumie zabito albo zraniono prawie 500 osób. Trzech strzelało, najpierw dwóch trzech strzelało, potem już jak, po tym jak się jednemu zaciął karabin, to tylko dwóch strzelało, dwóch podpalało hale i to się rzeczywiście im udało. Co więcej, więc tam takie szczegóły są omówione. Co więcej, co powiedziano jeszcze ważnego tutaj, no właśnie, zdaje mi się, że oni muszą chyba polskich różnych domorosłych specjalistów czytać, bo ja już czytałem już takie bzdury, że państwo islamskie się wynajmuje za pieniądze i tak dalej. No, wiecie Państwo, no niestety to jest tak, ale też to świadczy o jakości tych polskich specjalistów. Znaczy, w Polsce jest namnożyło się różnych specjalistów od państwa islamskiego, islamu, dżihadu, wojny i tak dalej. Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć takich, którzy mają jakkolwiek udokumentowaną wiedzę na ten temat. To jest cała reszta, prawda w duszy mi zagrało, od dzisiaj jestem specjalistą. Jak się skończył Smoleń zaczął się COVID, jak się COVID zakończył, zaczęła się Ukraina. Jak się Ukraina znudziła trochę niektórym, to zaczęli się teraz zajmować dżihadem, państwem islamskim i tak dalej. W związku z tym jest to po prostu żenujące. No więc państwo islamskie chyba ich czyta, bo jest bardzo ładny fragment, to jest źródło bezpieczeństwa państwa islamskiego, wysyła wiadomość do osób zanurzonych w teoriach spiskowych, że w nadchodzących dniach, i to jest to trzeba czytać jak najbardziej Poważnie ten fragment, że w nadchodzących dniach będą mieli okazję zaprezentować więcej swoich przegranych teorii, ponieważ Mujahedini mają dla nich bardzo wiele e, niespodzianek. Zresztą e, przypomniano też. E, hmm. Tutaj jest przypomniano też właśnie te zachowania Rosji, ponieważ jak Państwo wiecie, Rosja w tej chwili stara się za wszelką... Są w tej chwili dwa obozy, tak? Obóz prorosyjski w, w polskich mediach, prawda? Zresztą, jak widać, bardzo aktywny do niedawna na moim YouTubie, z każdą chwilą wykruszają się, prawda, jak pod ogniem karabinów maszynowych i będą się dalej wykruszać. Otóż tutaj państwo islamskie pisze, w obliczu rażącej straty Rosja nie znalazła alternatywy w kierowaniu oskarżeń o zmowę przeciwko swoim przeciwnikom w obozie zachodnim, jako przykrywki i uchylania się od uznania swojej wielkiej porażki przeciwko Mujahedinom. No, jest to jak najbardziej prawda, zresztą Państwu mówiłem, że dla Rosji Rosja ma dwa, tylko dwa wyjścia albo zwalić to na Ukrainę. Co jest dla niej pożyteczne, również wewnętrznie, żeby zmobilizować społeczeństwo wokół jakiejś idei, na przykład nie wiem, większej mobilizacji, większych wyrzeczeń itd. Albo druga możliwość jest taka, że no, tego nie zrobi. Ale jeżeli się przyzna, że to państwo islamskie, no, to to jest uderzenie w Kreml, w aparat bezpieczeństwa, w niezdolność do zapobieżenia zamachowi. Tym bardziej, że o zamachu wyraźnie uprzedzano, tym bardziej, że trzy tygodnie wcześniej sama FSB, czego w ogóle te różne trolle i propagandyści promoskiewscy nie zauważają, sama FSB rozbiła komórkę państwa islamskiego i to jest z komunikatu oficjalnego, który planował w Moskwie duży zamach na synagogę. E, miało to być 8-9 październik, zdaje mi się, e, znaczy 8-9 marca, przepraszam, czyli w tych okolicach. E, więc tego już w ogóle zapomniano, tak? Teraz w, w, trwa wymazywanie historii. Aż dojdziemy tam gdzieś do, znowu, je, do Jeżowa i, i, i wymazowania z, e, zdjęć czy, czy innych. Więc... To jest to, o czym pisze państwo islamskie, ale państwo islamskie przypomina też, że Stany Zjednoczone i Europa, czyli cały niewierny ten obóz, oskarża wschód, zwłaszcza Rosję i Iran, za te same oskarżenia, wtedy kiedy państwo islamskie atakuje ich terytorium. I to jest też faktem, że za każdym razem, kiedy państwo islamskie gdzieś tam uderza w interesy Stanów Zjednoczonych, to to pierwsze, co tam się odpalają, to natychmiast ślad irański, tak? Tam nieważne, facet gdzieś z Ugandy czy z Mozambiku. Ale prawda, no gdzieś tam jakoś do tego Iranu trzeba dojść, tak łącząc kropki, no, to jest to słynne, łącze terapeutyczne łączenie kropek. Ktoś z Państwa bardzo słusznie powiedział, że w wersji zaawansowanej łączy się kreseczki. Ja nie wiem, prawda, ale to jest w wysoce prawdopodobnie. Co więcej, tutaj, że Państwo islamskie, ja chciałem Państwu przypomnieć, że Państwo Islamskie na początku tego konfliktu na Ukrainie, gdy ktoś z Państwa chciał zerknąć do moich wypowiedzi z początku wojny, to zauważylibyście, że wtedy właśnie Państwo Islamskie wyraźnie wezwało właśnie do ataków na strony konfliktu, ponieważ po pierwsze wskazano, że strony konfliktu, czyli Zachód i Rosja są zajęci sobą, w związku z tym służby bezpieczeństwa bardziej, w większym stopniu zajmują się wyłapywaniem szpiegów i różnymi o, jak gdyby operacjami wzajemnymi niż dżihadem. A po drugie właśnie, żeby skłócić tych właśnie krzyżowców, co się rewelacyjnie udaje. Tak? Starczy jeden zamach i proszę bardzo, ile oskarżeń wzajemnych. No właśnie, bo drugi obóz oczywiście mówi o tym, że nie, bo państwo islamskie się wynajmuje i to wszystko na pewno Ruscy i to zrobiła FSB. Więc ja jestem, ja mam, jestem zwolennikiem trzeciej drogi, ale nie tej za naszej, więc jestem zwolennikiem trzeciej drogi, która mówi o tym, że to państwo islamskie, bo państwo islamskie właśnie jest takim tworem i jest organizacją cały czas niezwykle potężną. Zresztą w tej chwili właśnie w tej nabie, i w, w, i w tej nabie, i w tym wy, w tej wypowiedzi. E, lidera Państwa Islamskiego, lidera no, rzecznika, prawda, który jest głównym ideologiem jednocześnie, aktualnie Państwa Islamskiego, e, to wyraźnie wybrzmiało, tam po, pogratulowało konkret, wymieniając konkretne terytoria, konkretne wilejaty, włącznie z Sahelem, gdzie uwaga, już w tej chwili Państwo Islamskie zaczyna kontrolować konkretnie. Konkretne terytoria. To są takie no-go-zone, gdzie już armia rządowa nie wjeżdża, co sugeruje, że w Sahelu może do, wkrótce dojść do jednak proklamowania terytorialnej kontroli kalifatu. Wskazuje się również tam na ustanowienie sądów szariackich i na całe obszary, w których, jak właśnie rzecznik państwa islamskiego mówi, panuje szariat, prawda, czy panuje prawo, które, prawo muzułmańskie i to prawo muzułmańskie oczywiście w wersji państwa islamskiego. To, jest, to, to są rzeczy, których jakby trudno jest znaleźć też informacje o tym potwierdzenia ja śledzę bardzo uważnie prasę afrykańską, tylko, że po prostu po pierwsze ta prasa jest niestety słaba, a po drugie tam w te rejony po prostu nikt poza armią nie dociera no, w tej chwili, a, a i armia przestała, więc to co się tam dzieje, to wiadomo najczęściej z informacji konkurencji, czyli na przykład Al-Kaida napisze, że coś państwo islamskie zrobiło, bo są to organizacje wrogie, a w związku z tym stąd się dowiadujemy, że w ogóle coś tam się wydarzyło, i to są i też i okolice jeziora Chad, właśnie, i jak przywoływał, właśnie Ansari, przywo przywoływał też Mali, Burkina Faso, Niger, prawda, Nigerię, szczególnie w stanie Borno i tak dalej. Więc przypomniano, przypomniano również, właśnie, Tutaj skontynowano ostrzeżenia bez, o bezpieczeństwie krzyżowców, o możliwości podobnych ataków uderzających w inne stolice dalej niż Moskwa, w tym krzyżowcy we Francji ogłosili maksymalny poziom alarmowy. Rzeczywiście jest wysoce prawda, czy Francja ma, ma wiarygodne informacje o, jak to się ładnie nazywa, nieuchronnym zamachu na terytorium Francji. Zazwyczaj znaczy, mówię, że to, czy się ten zamach uda, czy zostanie przeprowadzony, to jest kwestia sprawności służb bezpieczeństwa. Być może zostanie ponownie udaremniony, ale Francuzi uważają, że teraz jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo z ataków na, na Paryż. Zresztą te, te, te 3000 nowych żołnierzy na ulicach to świadczy o tym, że traktują to wyjątkowo poważnie. Tutaj jeszcze. Jeśli chodzi o ten zamach, no to tu już mówiłem o tym właśnie, o tych injimashi. Właśnie, co są te ninjimashi, czym się różnią injimashi od inżihadi? Shihadi to jest taki rodzaj zamachowca, którego celem jest po prostu śmierć samobójcza. I oni właśnie zawsze noszą pasy za shahida. Dlaczego? Bo to jest ich celem, tak? Oni wybierają w tym momencie szachadę, prawda? Oni wybierają męczeństwo ponad walkę. Jeżeli walka się zdarzy, to jest jakimś dodatkiem, ale nie, nie jest dodatkiem wymaganym. Natomiast Inzimashi to my ich czasami ich nazywają właśnie Fedaini, czasami ich nazwano kiedyś, jak było ich bardzo dużo, walczącymi kamikadze. To są tacy, którzy są gotowi na śmierć męczeńską, tak? Znaczy tutaj nie ma, to męczeństwo, ja podkreślam, to jest to jest istotny element walki takiego Mujahedina, ale niekoniecznie. Jeżeli mogą, to jeżeli zostaną otoczeni, jeżeli skończy im się amunicja, jeżeli zostaną otoczeni przez przeważające siły wroga, to oczywiście będą się starali zabić tak wielu, jak się da, w tym strzelając znaczy wysadzając się w powietrze, używając granatu uwaga, niekoniecznie pasa Szahida. Tym bardziej, że wbrew pozorom, pas szachida nie jest tak prosty do skonstruowania. Ja mówię o takim prawdziwym pasie szachida, szczególnie o warunkach amatorskich. Żeby daleko nie szukać, w czasie zamachu w Paryżu jeden z zamachowców, który się wysadził w Comte Voltaire, oni zrobili sobie same, sami pasy z szachida przy pomocy TATP. No i ten wysadził, owszem, ale tylko siebie. Znaczy ludzie siedzący w promieniu dwóch metrów byli ranni lekko bądź mniej lekko, ale przeżyli. Natomiast jeden, jeden mujahedin z pasem Szachida w meczecie w Kandaharze potrafił zabić ponad setkę policjantów i jeszcze zawalić cały meczet. Zawalił się cały budynek od jednego pasa. Co pokazuje różnice w jakości. W związku z tym, no, oni, jeżeli nie są w stanie tego skonstruować, a ci ewidentnie no, nie wyglądali specjalnie na specjalistów od, jeżeli nie mają tak, też takiego specjalisty, to po prostu tego nie robią. Tak? Są inne sposoby z, z śmierci w walce. Ci natomiast tutaj właśnie, jak, jak tutaj przypomniano również właśnie o tym, że chrześcijanie, którzy tam zginęli i tam zginęli pod gruzami, no, kosztują tego, czego próbowali muzułmanie, czyli mamy tu ewidentną motywację kisa, prawda, odwetu, to się zawsze pojawia w, 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 w tych w tej w ogóle metodologii zamachów państwa islamskiego, tak? Proszę że ten komunikat, wbrew pozorom, który ja Państwu w tej chwili przytaczam we fragmentach, to nie jest, on nie jest skierowany do nas, tak? On jest skierowany, on nie, nie został napisany w języku ani angielskim, ani rosyjskim, ani francuskim. On jest skierowany do odbiorców arabskojęzycznych czyli do tych, którzy są potencjalnymi rekrutami państwa islamskiego bądź osobami, które mają w inny sposób państwo islamskie wspierać, więc znowu mamy tutaj kwestię odwetu śmierci pod gruzami, prawda? widać, że wyraźny komunikat do ewentualnie mieszkańców Gazy, tak? Jeżeli chcecie odwetu na na właśnie zachodzie, to proszę bardzo, my jesteśmy w stanie ten odwet zapewnić. Tutaj. Też właśnie, są takie ładne teksty. W tym tygodniu Krzyżowa Rosja została poddana najcięższemu od lat uderzeniu sił, bezpie... sił bezpieczeństwa kalifatu na swojej ziemi, reprezentowane właśnie przez zakrojoną na szeroką skalę, a także żołnierzy kalifatu, w wyniku którego zginęły setki zabitych i rannych chrześcijan, oraz rozprzestrzeniła się fala terroru i alertu bezpieczeństwa poza granicami Moskwy aż do najbardziej odległych stolic krzyżowców. Tak zbiegło się w, to czas, w czasie z, z deklaracją kalifatu, aby została ona rozpropagowana. Po raz kolejny podniosły się alarmy w krajach krzyżowców i udowodniliśmy im kulami i ogniem, żeby właśnie żeby, aby w sercu waszych domów, od, odby, żeby w, no w sercu, czyli prawda, w centrach waszych domów od, odbywać się będą bitwy. Ingi Maszli potwierdzili, że rozpoczęli mozolną akcję odwetową, której początki wywodzimy jeszcze z Paryża i Nicei. Około 200 chrześcijan zostało zastrzelonych bezpośrednio przed, przed awarią broni. Jednak to nie powstrzymało ataku i przed opuszczeniem sali mordowali wszystkich chrześcijan, których napotkali na swojej drodze. Agencja Mac i tak dalej, prawda, no i to tam macie Państwo... Macie Państwo też już to są znane, znane kwestie. No i, proszę Państwa, co jeszcze można, co jeszcze można powiedzieć o tym, o tym ataku? Więc to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o, samą, o same zasady. A, właśnie, jeszcze bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o te zeznania, tak? To tak samo Annaba właśnie przywołuje, że jeśli chodzi o zeznania przypisywane sprawcom, to tutaj ten źródło w bezpieczeństwie kalifatu powiedziało, że każdy, kto ma chociaż najmniejszą wiedzę o islamskim orzecznictwie, prawda, czy o islamskim prawie, wiadomo, że że prawo islamskie traktuje więźnia w tym co mówi jako osobę pod przymusem i nie ma wątpliwości że Rosja bardzo pragnie przesłuchiwać więźniów w sposób służący jej konfliktom politycznym z przeciwnikami tuszując swoją stratę na rzecz mujahedinów, tak więc to jest i to wszystko było wczoraj to 18 Ramadan tak więc więc to jest to jest to, to jak gdyby cała otoczka z tej Annaby mamy również ogromne właśnie wystąpienie rzecznika prasowego państwa islamskiego co powiedział takiego najważniejszego? No, Abu Hudayfa al-Ansari przede wszystkim no, pogratulował mujahedinom, przypomniał początki kalifatu, przywołał również no, samą ideę kalifatu, co jest niezwykle ważne, ponieważ w obecnym czasie zaostrzenia jednak rywalizacji ze światem islamu, szczególnie właśnie w związku z wojną w Gazie, to oznacza, że organizacje dżihadu zaczęły bardzo intensywnie, no, mają idealną okazję, w związku z tym zaczęły bardzo intensywnie rywalizować o rekrut i to jest tak, że przywołanie właśnie tego kalifatu, czyli takiej organizacji, której każdy jeżeli kalifat zostaje ogłoszony, to formalnie każdy muzułmanin musi podporządkować się kalifowi. Jeżeli istnieją dotychczasowo jakiekolwiek więzy baja, prawda, czyli więzy podległości lennej, byśmy powiedzieli po naszemu, to muszą zostać rozwiązane. Czyli jeżeli jest taki mujahedin, który jest na przykład członkiem Al-Kaidy, czy Jabhat al nusry prawda, Hayat Tahrir al-Sham, Al-Shabaab, Boko Haram, JTM, prawda i tak dalej, musi. Wypowiedzieć swoje baja dotychczasowemu liderowi i złożyć takie baja kalifowi. Co więcej, jeżeli zostanie powołany drugi kalif, ma zostać zabity, bo nie może być dwóch kalifów, prawda, może być tylko jeden. I państwo islamskie oczywiście tutaj to przywołało, przypomniało, że jako jedyne, że jako jedyne proklamowało ten kalifat, że kalifat dalej trwa. Przypomniano wszystkie w tej chwili największe wilajaty, w tym uwaga, bardzo dużo powiedziano o lwach z Mozambiku. Rzeczywiście w Mozambiku co chwila dochodzi do ataków państwa islamskiego i tym atakom niespecjalnie służby bezpieczeństwa są w stanie zapobiec, ale przywołano również Sahel, przywołano również Synaj, przywołano właśnie tą Saharę, prawda, czyli tą Wielką Saharę. Obecnie to się nazywa to się nazywa Wilayat Sahelu, przywołano Afrykę Wschodnią. I bardzo, bardzo, bardzo wiele innych. Oczywiście Irak, prawda, Syrię. Również walkę z. Bardzo spory kawałek został poświęcony apostatom z PKK, prawda, których uznano, że są jeszcze gorsi, gorsi, gorsi niż sała prawda, która została powołana przez Amerykanów w Iraku. Sała to był taki. Zamiast zwalczać plemiona sunnickie, prawda, co, co kosztowało czas, pieniądze i życie żołnierzy, po prostu stwierdzono, że się weźmie tę milicję na żółt bardziej, że wyszło A, tanio, B, te milicje po prostu zajęły się wtedy zwalczaniem al kaidy zresztą bardzo skutecznym, Jest ten, ten SAWA to jest taki, to jest taki odpowiednik, no nie wiem, kislingowców, tak, zdrajców, volksdeutschów, nie wiem, czegoś no, czego to jest bardzo pejoratywne, znaczy to nie chodzi o samo SAWA, prawda, czy przebudzenie? Co więcej powiedział, właśnie powiedział, zapowiedział, że będzie teraz tych ataków więcej, szczególnie wezwał nie tylko swoje, te komórki, które istnieją, ale również komórki uśpione, samotnych wilków do ataków właśnie w Ramadanie, na cele na zachodzie. I to wyraźnie, wyraźnie powiedział, że to ma być Europa i Stany Zjednoczone. Więc to jest zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o taktykę kalifatu, który do tej pory zajmował się głównie własnym terytorium i tam rekrutacją. W tej chwili ewidentnie nowy kalif ma ambicje odbudowy tego właśnie kalifatu globalnego. Co więcej, również wskazano, że kierunek Hijra to jest w tej chwili Afryka Centralna. Także wezwano Mujahedinów, że jeżeli chcą jechać właśnie na Hijra, jak to, się, jak to ładnie mówi. Mówią, czyli na tą pielgrzymkę. Oczywiście to jest nawiązanie do przejazdu proroka z, z Mekki do Jasribu, prawda, czy późniejszej medyny i tam właśnie to jest to nazwano Hidżra, prawda? W związku z tym to jest właśnie w nawiązaniu do tego oni nie mówią, że jechać na dżihad, tylko jechać na hidra. Co więcej jeszcze, więc wezwano właśnie do tego Sahelu, to tam parę razy go odmieniono przez przypadki, osoby rodzaje. Aha, właśnie, no i bardzo ważna rzecz. Przypomniano również zarówno w nabie, jak i w tym wystąpieniu, ale w nabie szczegółowo ostatnie wielkie zamachy. Przypomniano, zapomniano już w tej chwili zamach w Afganistanie, gdzie w sumie nie, nie wiadomo ilu, ale prawdopodobnie około 100 oficerów Talibanu zostało zabitych. Państwo Islamskie dokonało tego zamachu. Po prostu wszedł zamachowiec samobójca w środek tłumu, w kolejkę, która stała pod bankiem, gdzie wypłacano żołd. I talibowie byli tam stłoczeni, to właśnie ci wyżsi rangą, w związku z tym się odpalił tam i pozabijał ich praktycznie wszystkich. Natomiast od razu mówię, że danych, jedyne dane są z państwa islamskiego, ponieważ taliban zwykle ukrywa dane po prostu dotyczące liczby ofiar, albo podaje jakąś bardzo niską z początku, a potem to już jest, są różne ekstrapolacje, albo jakiś dziennikarz napisze, bo pojedzie do szpitala, kogoś zapyta, a jeżeli tego nie będzie, no to nie ma żadnych danych. To był bardzo duży cios właśnie w, w, w Taliban jako taki. Przypomniano również zamach, kolejny zamach w Pakistanie, no właśnie zamach w Moskwie, teraz jeszcze zamach w Iranie, który, który był od początku tego roku, przecież też ogromny, tam kilkaset osób zabitych i rannych, <try> to w tym miejscu, gdzie pochowany był generał Sulejmani. Także państwo islamskie się, no i przypomniano oczywiście Bakijała ta, 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 ta mandat, prawda, czyli trwać i rozwijać się jako hasło państwa islamskiego. Też warto żebyście państwo wiedzieli, ponieważ różne już nawet mi się nie chce polemizować z tymi banialukami, wiecie państwo, bo to jest takie to jest z wyznawcami i się jak ktoś ma jakąś wiedzę, to niech ją dokumentuje, jeżeli nie to po prostu niech to państwo się pytajcie, prawda, jak, jak jest, jakie są jego credentials, jak to Amery Amerykanie mówią, tak? Jakie, jak, jakie są jego osiągnięcia takich ludzi, i co na temat na przykład państwa islamskiego publikowali, może, może właśnie mają dokumentowaną pracę naukową, albo nie wiem, mieli kontakt z Państwem Islamskim, udokumentowany, no, ich pokażą, tak? Niech udowodnią to. Natomiast państwo islamskie generalnie właśnie tym się różni od wszystkich prawie innych organizacji dżihadu, że i na tym bazuje, bo gdyby tego nie robiła, to po prostu by zniknęła w ciągu sekundy. Ma kilka czy kilkanaście pryncypiów, których się trzyma. Bo te pryncypia je odróżniają od innych. Między innymi, właśnie to, że nigdy nie została spenetrowana przez żadną służbę bezpieczeństwa, że nigdy nie szła na kompromisy z nikim. To zresztą przywołał tutaj właśnie Alan Sari w tym swoim przemówieniu. Że jest, że jak gdyby nigdy również nie szła na kompromisy teologiczne, pomimo tego, że przecież dużo łatwiej byłoby jej wybrać drogę Talibanu, który dzięki temu właśnie, że poszedł na bardzo dalekie kompromisy, jeśli chodzi o pierwotną wersję. Swojej taktyki i strategii, to no, zdobył władzę w państwie, prawda, w Afganistanie. No i państwo islamskie absolutnie nie, tego nie robi, nie robiło. A już same opowieści, że tak, że ktoś mógł zapłacić państwu islamskiemu, że co, centralę przekupił, kalifa przekupił, ludzie to po prostu trzeba się puknąć w głowę i to tak bardzo, bardzo, bardzo mocno, tak. No, to właśnie tym się różni Państwo Islamskie od innych organizacji, że tak się po prostu nie da zrobić. Gdybyśmy mieli właśnie, dlatego mówiłem od początku, że gdyby to był zamach jakiejkolwiek innej organizacji, np. przykład, Musry, Albo właśnie nawet nawet Boko Haram się tutaj pojawiło. To bez żadnego problemu. Natomiast z państwem islamskim się to po prostu nigdy nikomu nie, nie udało od początku funkcjonowania tej organizacji i później kalifatu. Aha, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o nazwę tego właśnie państwa islamskiego. to się nazywa Dula islamia prawda? Państwo islamskie. ISIS to był moment, czy ISIL, prawda? Bo to chodziło albo o to, czy się mówi zamiast szam czy Levant, ale, ale to była krótkoterminowa nazwa w momencie, kiedy Abu Bakr al-Baghdadi, który był wtedy liderem państwa islamskiego w Iraku, czyli ISI, prawda, powiedział, że oto przyłącza do siebie również tą swoją oddział syryjski, prawda, czyli to, co się nazywa Jabhat al-Nusra, no i poinformował przez media e, Julaniego, do, do dzisiaj lidera zresztą e, Nusry, a obecnie HTS, że no właśnie już nie jest liderem, tylko właśnie już został Przyłączony. No, on się oczywiście odwinął, powiedział, że nic o tym nie wie i się na to nie zgadza. Potem Ayman al-Zawahiri, czyli lider Al-Kaidy Centralnej, wystąpił w roli, notabene, nieproszonego sędziego i powiedział, że on rozstrzyga tutaj, że żadnych połączeń nie będzie i w ogóle tylko tymczasowe jest to. To, to, to rozstrzygnięcie, że tylko na rok pozostają emirami. No i w kolejnej interacji, czyli w kolejnym, chwilę później, e, państwo islamskie w Iraku powiedziało, a właściwie państwo islamskie w Iraku i szam powiedziało, że od tej pory wypowiada Al-Kaidzie posłuszeństwo i nazywa się państwo islamskie. I od tamtej pory, no już ponad 10 lat nazywa się państwo islamskie. Ja wiem, że do niektórych to wolno dociera. Czemuś, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy temat. Przypomnijmy, na no, psyszcze karawana idzie dalej. Państwo Islamskie, które ostatnio znalazło się w osi cyklonu polskich osintowców, mniej lub bardziej hobbystycznych cały czas trwa i rozwija się, nie zwracając uwagi na ich różnego rodzaju kolejne spiskowe teorie, ale jak zapowiedziało, będzie karmiło te teorie w najbliższym czasie różnymi kolejnymi niespodziankami. Dobrze, proszę Państwa, ale jeszcze w tym samym temacie, jeżeli chodzi o, o ten zamach, no to musimy z kronikarskiego obowiązku przywołam, co powiedział Komitet Śledczy Rosji, bo była wczoraj wypowiedź rzeczniczki, otóż cytuję... Przewodniczący Komitetu Śledczego Rosji odbył spotkanie operacyjne i wysłuchał z raportu zespołu dochodzeniowego na temat postępu śledztwa w sprawie karnej dotyczącej ataku terrorystycznego w, ratuszu Krok, czy w Hali Krokus. Śledczy, śledczy omówili trwające aktywne prace nad odtworzeniem pełnego obrazu popełnionego przestępstwa, zarówno na etapie przygotowania i planowania, jak i dokonania atu, aktu terrorystycznego na nieuzbrojonych obywateli. Wstępne wyniki śledztwa w pełni potwierdzają planowy charakter działań terrorystów, Staranne przygotowanie i wsparcie finansowe organizatorów zbrodni. W wyniku pracy z zatrzymanymi terrorystami, tu chodzi prawdopodobnie o te wszystkie zabiegi, pojenie ich być może lokalnym alkoholem, stąd tacy napuchnięci byli. Przepraszam, to, to dygresja, oczywiście. E, otóż w wyniku pracy z zatrzymanymi terrorystami, badanie odebranych im urządzeń technicznych oraz analizy informacji o transakcjach finansowych uzyskano dowody na ich powiązania z ukraińskimi nacjonalistami. Śledztwo dysponuje danymi, że sprawcy ataku otrzymali z Ukrainy znaczne sumy pieniędzy i kryptowalut, które posłużyły do przygotowania przestępstwa. Zidentyfikowano i zatrzymano kolejnego podejrzanego, zaangażowanego w program finansowania terroryzmu. Śledztw, czy zwrócą się do sądu zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jak mówiłem, tak czy owak, państwo islamskie państwem islamskim, a wiadomo, że to zrobili Ukraińcy, prawda? A w każdym razie, jak tak powiedział Komitet Śledczy Rosji, to kim jesteśmy, żeby podważać opinię tak, i tezy tak wiarygodnego i znanego ze swojego obiektywizmu i niepodporządkowania czynnikom politycznym organu. Dobrze, Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi jest również szokujący, bo przynajmniej jest szokował, ponieważ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który wydawał, by się, że wydał z siebie to, co wydał, czyli to we zalecenia wykonawcze, a następnie odmawiał wydania czegokolwiek innego, zajmując się przede wszystkim ćwiczeniami, tak jak nie wiem, czy Państwo wiecie, co Struś robi, no więc ja przypuszczam, że tutaj przez tamten okres czasu, od tamtej pory sędziowie tak, co ich tam ktoś zaproponował, za, zapytał, prawda, no, ale może byście wydali coś jednak więcej, bo widać, że państwo położone w Palestynie lekce sobie waży, delikatnie mówiąc te wasze wyroki, no to oni tam głowa w piach, prawda, i się zakopujemy. No tutaj się odkopali nagle, więc dla mnie to jest po prostu szokiem. Otóż, jak się właśnie ładnie powiedziano, najwyższy Sąd Organizacji Narodów Zjednoczonych w komunikacie nakazał w czwartek krajowi położonemu w Palestynie, Podjęcie działań w celu poprawy sytuacji humanitarnej w gazie, w tym otwarcie większej liczby przejść lądowych, aby umożliwić dostarczanie żywności, wody, paliwa i innych dostaw do zniszczonej wojny enklawy. Eee, właśnie MTS wydał dwa nowe, tak zwane środki tymczasowe w sprawie wniesionej przez Republikę Południową Afryki, w której zarządza, zarzucono państwu położonemu w Palestynie akty ludobójstwa w ramach jego kampanii wojskowej rozpoczętej po atakach Hamasu 7 października. Tamten kraj zaprzecza, że popełniono ludobójstwo, i oskarża RPA o próbę podważenia nieodłącznego prawa i obowiązku do obrony swoich obywateli przez kraj położony w Palestynie. No dobrze, to w takim razie, co zostało opowiedziane dokładnie w tym orzeczeniu? Otóż jednomyślnie. Podjąć wszelkie niezbędne i skuteczne środki w celu zapewnienia przy pełnej współpracy z narodami zjednoczonymi bez przeszkód zapewnienia na dużą skalę przez wszystkich zainteresowanych pilnie potrzebnych podstawowych usług i pomocy humanitarnej w tym żywności wody energii elektrycznej paliwa schronienia wymogów dotyczących odzieży higieny i warunków sanitarnych a także zaopatrzenia medycznego i opieki medycznej dla palestyńczyków w całej strefie Gazy w tym poprzez zwiększenie przepustowości i liczby lądowych przejść granicznych oraz utrzymywanie ich otwartych tak długo jak jest to konieczne. To jednomyślne. 15 głosami do jednego zapewni ze skutkiem natychmiastowym że jego wojsko nie dopuści się czynów stanowiących pogwałcenie któregokolwiek spraw palestyńczyków w Gazie jako grupy chronionej na mocy konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa w tym poprzez zapobieganie poprzez jakiekolwiek działania dostarczaniu pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej no oczywiście tutaj sędzia Barak prawda przeciwny i również postanawia się że państwo położone przez w Palestynie przedstawi trybunałowi sprawozdanie na temat wszystkich środków podjętych w celu wprowadzania w życie niniejszego zarządzenia w ciągu jednego miesiąca od daty niniejszego zarządzenia. No i przypo, przypomina się, że ten czwartkowy nakaz wydano po tym, jak RPA zażądała bardziej, właśnie kolejnych tymczasowych środków, w tym zawieszenia broni. No ale zawieszenie broni przed chwileczką uchwaliła Rady Bezpieczeństwa, czy wezwała do tego. Generalnie tamten kraj, nie RPA dodajmy nalegał, aby sąd nie wydawał nowych nakazów i oświadczył, że nie nakłada żadnych ograniczeń na pomoc przybywającą do gazy. Jak Państwo wiecie, były takie dni, gdzie ani jedna ciężarówka nie wjeżdżała, 15 wjeżdżały. No chyba, że uznamy, że Amerykanie, prawda, mają nadmiar spadochronów i te loty ze zrzutami robią od tak sobie, prawda, żeby... bo fajnie byłoby zrobić fajne fotki, jak te spadochrony sobie gdzieś tam spadają i nie mają na końcu bomb, co jest rzadką rzeczą. Więc tutaj w swoim prawnie wiążącym postanowieniu sąd nakazał tamtemu krajowi podjęcie bezwłocznych działań w zapewnienia właśnie niezakłóconego świadczenia wszystkich tych usług i właśnie nakazał natychmiastowe dopilnowanie, żeby jego wojsko nie podjęło działań, które mogłyby zaszkodzić. To już żeśmy sobie przywołali. Również w piątek, czyli dzisiaj Arabia Saudyjska z samego rana z zadowoleniem przyjęła orzeczenie MTS-u. Tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej powiedziało, Ministerstwo potwierdziło wsparcie Królestwa dla wszystkich wysiłków mających na celu wprowadzenie pilniejszej pomocy humanitarnej, aby uniknąć pogłębienia kryzysu humanitarnego w strefie gazy. Generalnie Arabia Saudyjska też ponowiła swój apel do społeczności międzynarodowej o podjęcie natychmiastowych działań w celu zaprzestania łamania międzynarodowego prawa humanitarnego przez tamto krajową okupację tego kraju pomiędzy, położonego na północ od Synaju, na, sporo na południe od, od Litanii. Oraz o wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa wzywającej do zawieszenia broni. No, generalnie wskazuje się, że w wyniku walk ponad 80% ludności gazy zostało przesiedlonych, że spowodowano rozległe zniszczenia, wywołano kryzys humanitarny. ONZ i międzynarodowe Agen agencje pomocowe twierdzą, że praktycznie cała ludność gazy walczy o zdobycie wystarczającej dości żywności. Setki tysięcy ludzi jest na skraju głodu, szczególnie w mocno dotkniętej północnej części strefy gazy. No, Republika Południowej Afryki z radością przyjęła czwartkową decyzję sądu nazywając ją znaczącą. E, tutaj prezydent Republiki Południowej Afryki w oświadczeniu powiedział fakt, że śmierć palestyńczyków nie jest spowodowana wyłącznie bombardowaniami i atakami naziemnymi, ale też chorobami, głodem, wskazuje na potrzebę ochrony prawa tej grupy do istnienia. E, tutaj Palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podziękowało RPA, nazywając tę sprawę istotnym krokiem w globalnych wysiłkach mających na celu pociągnięcie tamtego kraju do odpowiedzialności za popełnienie ludobójstwa. No, generalnie to jest tak, że w tej chwili e, kraj położony w Palestynie zaczął zezwalać na przywóz dostaw pomocy humanitarnej, twierdzi, że nie nakłada żadnych ograniczeń e, na ilość pomocy humanitarnej wpuszczanej do gazy i oskarża, uwaga, Organizację narodów zjednoczonych o brak Właściwej organizacji dostaw. Tutaj już armia tamtego kraju oświadczyła, że przeprowadziła inspekcję 258 ciężarówek, ale tylko 116 zostało rozprowadzonych w gazie przez ONZ. Przy okazji od razu powiedzmy sobie, że jedyna organizacja, która miała zdolności do rozprowadzania, czyli UNRWA, została zablokowana i nie wolno jej wjeżdżać i nie wpuszczono ani szefa, ani ich ciężarówek. Tak? To tak na marginesie. No, ONZ i międzynarodowe grupy pomocowe twierdzą, że dostawy stały utrudnione przez tamto krajowe ograniczenia wojskowe i załamanie porządku publicznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju położonego w Palestynie oskarżyło RPA o podejmowanie cynicznych prób wykorzystania Trybunału Światowego do podważenia prawa tamtego kraju do samoobrony i uwolnienia pozostałych zakładników. Tamten kraj twierdzi, że Hamas w dalszym ciągu przetrzymuje około 100 zakładników i szczątki 30 innych zabitych osób. Również tutaj powiedział tamten kraj, że będzie w dalszym ciągu promować nowe inicjatywy, rozszerzać istniejące, aby ułatwić przepływ pomocy do strefy gazy, pomimo wyzwań operacyjnych w terenie oraz aktywnego i odrażającego działania Hamasu. Tak, także mamy tutaj bardzo ważne wydarzenie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zaczął zajmować się tym, czym się powinien zajmować Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, to jest temat trzeci. Otóż to jest temat dotyczący zupełnie innej sprawy, chociaż też pojawi nam się Rosja, więc teraz czekamy, czekam na całą grupę trolli z Korei Północnej. Otóż Rosja, proszę Państwa, blokuje przedłużenie mandatu panelu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który monitorował sankcje nałożone wobec Korei Północnej. Sankcje obowiązują od 2006 roku i zostaną utrzymane, ale panel, mandat panelu ekspertów wygasa już 30 kwietnia. Rosja generalnie zawetowała przedłużenie przez ONZ powołania właśnie ekspertów ONZ, monitorującego przestrzeganie przez Koreę Północną sankcji międzynarodowych. No generalnie to rosyjskie posunięcie jest następstwem oskarżeń ze strony Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, Japonii i innych krajów, że po prostu Korea Północna dostarcza Moskwie broń do wykorzystania w wojnie na Ukrainie. Panel, który monitoruje przestrzeganie sankcji ONZ nałożonych przez Kore na Koreę Północną. W związku z rozpoczęciem programów dotyczących broni nuklearnej i rakiet balistycznych prawie 20 lat temu stwierdził w swojej najnowsze aktualizacji z tego miesiąca, że bada doniesienie o transferach broni. No i tutaj Rosja zablokowała, żeby nie mógł badać dalej. To jest, tutaj ambasador Korei Południowej przy ONZ powiedział na wecie, właśnie Rosji, to prawie porównywalne do zniszczenia telewizji przemysłowej, aby uniknąć złapania złodzieja na gorącym uczynku. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba, pisząc w mediach społecznościowych po wecie, określił to posunięcie jako przyznanie się do winy. Chiny wstrzymały się, ale uwaga, nie zablokowały. Chiny wstrzymały się od czwartkowego głosowania, podczas gdy pozostałych 13 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ głosowało za. Rzecznik Departamentu Stanu Miller powiedział, dzisiejsze działania Rosji cynicznie podważają międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, a wszystko po to, aby przyspieszyć skorumpowany układ, który Moskwa zawarła z KRLD. Odnosząc się do północy właśnie znaczy, tak do tej do, do spraw jeszcze północy przypomniano, że dwa razy do roku panel składa Radzie Bezpieczeństwa sprawozdania i zaleca działania mające na celu poprawę wdrażania sankcji. Tutaj to jest tak, że to po raz po kolejny wskazuje się, że no to właśnie weto pokazuje nieskuteczność Rady Bezpieczeństwa ONZ w kontaktach z Koreą Północną. No właśnie, ale to jest jeszcze ciekawostka jedna otóż w czasie negocjacji nad tekstem tej uchwały Rosja i Chiny bezskutecznie nalegały, żeby uwzględnić w nim wymóg corocznego odnawiania reżimu sankcji. A w ostatnich latach, czyli krótko mówiąc, żeby w kolejne, żeby jak gdyby, po, no to jest, jest z ich punktu widzenia rozsądne, bo jeżeli nie będzie jednomyślności w sprawie sankcji, to te sankcje znikną, a na razie te sankcje są odłożone nad od kalendarz Grekas i nie da się ich znieść. Tak to po prostu kolejne weto rosyjskie by znosiło sankcje na Koreę Północną. to nic dziwnego, no jeżeli Korea Północna masowo dostarcza Rosji broń, no to Rosja się chce odwdzięczyć, prawda? Więc właśnie się odwdzięcza chociażby w ten sposób. Tutaj ambasador Rosji przy onz cie Niebiedzia, powiedział Radzie przed głosowaniem, że narody zachodnie próbują udusić Koreę Północną, a sankcje tracą na znaczeniu i odrywają się od rzeczywistości w zapobieganiu rozprzestrzenianiu broni nuklearnej w tym kraju. Oskarżył również panel ekspertów, o coraz większe wykorzystywanie zachodniego podejścia, przedrukowywanie stronniczych informacji oraz analizowanie nagłówków gazet i zdjęć niskiej jakości. W związku z tym powiedział, że w zasadzie przyznał, że nie jest w stanie przedstawić trzeźwej oceny syst statusu systemu sankcji, znaczy ten panel. No generalnie ten najnowszy raport panelu, który tak rozcieczył Rosję, został upubliczniony na początku marca i stwierdził, że Korea Północna w dalszym ciągu lekceważy sankcje, w tym wystrzeliwując rakiety balistyczne i naruszając limity importu ropy. Oprócz rzekomych dostaw broni do Rosji, panel stwierdził, że bada także dziesiątki podejrzanych cyberataków ze strony Korei Północnej, w wyniku których jej programy zbrojeniowe zarobiły rzekomo 3 miliardy dolarów. Ciekawostka. Generalnie zastępca ambasadora Stanów Zjednoczonych przy ONZ nazwał pracę panelu niezbędnym i oskarżył Rosję o próbę ucieszenia jej niezależnych obiektywnych dochodzeń, ponieważ zaczęła w zeszłym roku donosić o rażących naruszeniach przez Rosję rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ostrzegł, że weto Rosji ośmieli Koreę Północną do dalszego zagrażania światowemu bezpieczeństwu poprzez rozwój rakiet balistycznych dalekiego zasięgu i wysiłki mające na celu unikanie sankcji. No, znowu Rosja odrzuciła twierdzenia, że kupuje broń od Korei Północnej, które pomimo sankcji w dalszym ciągu pracuje o nową broń. No i przeprowadzając w ostatnich miesiącach liczne testy, w tym na przykład w zeszłym tygodniu silnik na paliwo stałe dla nowego typu e, pocisków hipersonicznych. Generalnie przed głosowaniem USA i Korea Południowa utworzyły grupę zadaniową, której celem jest powstrzymanie Korei Północnej od pozyskiwania nielegalnej ropy. Na mocy sankcji ONZ Korea Północna powinna mieć ograniczony import do 4 milionów baryłek ropy naftowej i 500 tysięcy baryłek produktów rafinowanych rocznie. I tutaj właśnie brytyjska ambasador przy ONZ, Barbara Woodward, powiedziała: Panel poprzez swoją pracę mającą na celu ujawnienie jej przestrzegania sankcji, był dla Rosji niedogodnością. Ale chcę jasno powiedzieć, Rosji system sankcji pozostanie w mocy, a Wielka Brytania w dalszym ciągu zobowiązuje się do pociągania KRLD do odpowiedzialności za jej przestrzeganie. <laughs> Także mamy Koreę Północną i Rosję, i no właśnie to, co się wydarzyło. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Temat jest też już nieodległy geograficznie od poprzedniego. <coughs> Przepraszam bardzo. Otóż. Mamy w tej chwili, znaczy, ja Państwa codziennie nie informuję o tym, ale proszę uwierzyć, że codziennie coś się dzieje na Morzu Południowochińskim. I to prawie codziennie dzieje się coś między Filipinami i Chinami. Znaczy, codziennie dochodzi do incydentów. No nie ma sensu ich omawiać za każdym razem, kto tam, kogo oblał sikawką na, na morzu, ale w tej chwili to rzeczywiście zaczyna wyglądać na eskalację. Otóż w tej chwili mamy bardzo ostre wy wystąpienie prezydenta Filipin, który to prezydent Filipin ostrzegł przed podjęciem środków zaradczych w odpowiedzi na chińską agresję na morzu. Powiedział w czwartek właśnie, że jego rząd podejmie działania przeciwko niebezpiecznym atakom chińskiej straży przybrzeżnej i podejrzanych statków milicji na, sporum, na spornym Morzu Południowochińskim, mówiąc Filipińczycy nie ustąpią. Ferdynand Marcos Jr. nie podał szczegółów działań, które rząd pra, planuje podjąć, ale stwierdził, że będą one proporcjonalne, przemyślane i rozsądne w obliczu otwartych, niesłabnących i nielegalnych, przymusowych, agresywnych i Niebezpiecznych wszystkie naraz, proszę Państwa, ataków ze strony agentów chińskiego, Chińskiej Straży Przybrzeżnej i Chińskiej Milicji Morskiej. Marcos napisał zresztą nie szukamy konfliktu z żadnym narodem, a zwłaszcza z narodami, które rzekomo są naszymi przyjaciółmi i podają się za nich, ale nie damy się zastraszyć w celu milczenia, poddania się ani służalczości. To oświadczenie to, to jest oczywiście kolejnym sygnałem eskalacji sporu między Chinami i Filipinami. Chodzi oczywiście o sporne wody, które powodują drobne kolizje między Strażą Przybrzeżną a a właśnie statkami no, krajów, które jakby nie poddają się chińskiemu dyktatowi. Trzeba od razu powiedzieć, że tutaj w sporze z Chinami są Filipiny, Wietnam, Malezja, Tajwan i Brunei. No, Tajwan to wiadomo, prawda? No, ale generalnie chodzi przede wszystkim no, o drogę wodną przez Morze Południowo-Chińskie, która jest nie dość, że jest bardzo ruchliwa, to co więcej, jeszcze przez nią się odbywa znaczna część światowego handlu, tranzytu ropy. To jeszcze sama w sobie jest na dodatek bogactwa, w różnego rodzaju bogactwa naturalne. No, generalnie chińscy urzędnicy nie zareagowali natychmiast na publiczne ostrzeżenie e, Markosa. E, Ministerstwo tylko obrony Chin oskarżyło Filipiny o eskalację sporu na morzu południowochińskim poprzez podejmowanie prowokacyjnych posunięć i szerzenie dezinformacji w celu wprowadzenia społeczności międzynarodowej w błąd. No tutaj właśnie główny rzecznik chińskiego Ministerstwa Obrony e, w oświadczeniu powiedział, że Filipiny zbaczają dalej niebezpieczną ścieżką. E, tutaj Również powiedział, że właśnie Chiny są zaangażowane w odpowiednie zarządzanie różnicami czy sporami morskimi, no natomiast Marko stwierdził, że był w kontakcie z międzynarodowymi sojusznikami, którzy zaoferowali pomoc Filipinom, czyli zadzwonił do. Stanów Zjednoczonych. Marcos powiedział też, że wydał oświadczenie po spotkaniu z najwyższymi filipińskimi urzędnikami spraw obrony i bezpieczeństwa narodowego, którzy przedstawili swoje zalecenia. Obejmują one użycie szybszych statków wojskowych zamiast łodzi cywilnych wyczarterowanych, gdy filipińska marynarka wojenna dostarcza nową partię personelu i zaopatrzenia do spornej drugiej ławicy Tomasa. Ta ławica, prawda, który jest, czy płcizna Tomasa, która jest miejscem częstych właśnie działań quasiwojennych od zeszłego roku, była okupowana przez mały kontyngent filipińskiej marynarki wojennej, ale otoczona przez Chińską Straż Przybrzeżną i inne statki no, w ramach trwającego konfliktu terytorialnego. Generalnie anonimowi urzędnicy filipińscy, jak Państwo widzicie, ta, te, te departamenty anonimowych urzędników powstają w tej chwili już prawie w każdym państwie. Powiedzieli właśnie, że Marcos właśnie zatwierdził to, to zalecenie i przypomniano, że podczas ostatnich działań właśnie wojennych, które miały miejsce w ostatnią sobotę. Chińska Straż Przybrzeżna użyła armatek wodnych, które raniły kilku członków załogi filipińskiej i poważnie uszkodziły łódź zaopatrzeniowo w pobliżu właśnie drugiej ławicy Tomasa. Strzał z tej armaty wodnej był tak silny, że rzucił członka załogi o ścianę, po prostu, która gdyby, znaczy gdyby nie trafił w ścianę, to by trafił do morza. To właśnie filipińscy wojskowi też powiedzieli. Rząd Filipin wezwał dyplomata ambasadora, Zasady chińskie w Maniliam przekazać swój najsilniejszy protest. Pekin natomiast oskarżył filipińskie statki o wtargnięcie na chińskie wody terytorialne, które jak Państwo się domyślacie, znajdują się bardzo daleko od Chin, i ostrzegły Manilę, żeby nie igrała z ogniem, zapewniając, że Chiny będą w dalszym ciągu podejmować działania w obronie swojej autonomii. No, Stany Zjednoczone, bo ich nie mogło tutaj e, zabraknąć potępiły działania Chińskiej Straży Przybrzeżnej. W rozmowie telefonicznej właśnie w środę sekretarz obrony USA Lloyd Austin ponownie przestrzegł, że państwa członkowskie mają obowiązek przyjść z pomocą Filipinom na mocy traktatu o wzajemnej obronie z 1951 roku, jeżeli filipińskie siły zbrojne, samoloty i statki znajdą się ofiarą zbrojnego ataku, w tym w dowolnym miejscu na Morzu Południowochińskim. To jest... Więc to jest bardzo poważne ostrzeżenie, bo to jest powołanie się na traktat kolektywnej obrony. Czyli jeżeli Chińczycy zaatakują zbrojnie filipiński okręt, amerykańskie okręty wojenne będą miały obowiązek odpowiedzieć. To jest bardzo mocne oświadczenie. Pekin w odpowiedzi na to ostrzegł Waszyngton, żeby trzymał się z daleka od sporu, który uważa za czysto azjatycki, ale Stany Zjednoczone oświadczyły, że będą nadal organizować patrole marynarki wojennej, tak jak to czyniły od ponad 70 lat, zgodnie z prawem międzynarodowym, aby pomóc chronić wolność żeglugi i przeloty na Morzu Południowo-Chińskim. Więc mamy proszę Państwa coraz bardziej ostry spór na Morzu Południowo-Chińskim. Jak Państwo wiecie i pewnie widzieliście nieraz na mapach, Chińczycy narysowali sobie taką linię czerwonych kresek, których po prostu sobie zaznaczyli mocno odległe dodajmy od ich wybrzeża, całe akweny. Praktycznie jeszcze brak, jeżeli gdyby im tam komuś ręka drgnęła, to by okazało się, że terytorium lądowe Wietnamu, czy lądowe Filipin należy również również do Chin. To jest, notabene, proszę Państwa, bardzo istotny spór, również z przyczyn można powiedzieć koncepcyjno-ideologicznych, ponieważ Chiny od zawsze twierdzą właśnie, że są antyimperialistyczne, że tutaj stawiają właśnie na ten świat multilateralny, oskarżają właśnie Stany Zjednoczone i Zachód o taki drapieżny, klasyczny, XIX-wieczny imperializm i tak dalej, podczas gdy Chiny robią inaczej, prawda, one nie są państwem imperialnym i tak dalej. Natomiast od pewnego czasu, to znaczy od mniej więcej

Na naprawdę wszystkie te działania, roszczenia terytorialne chińskie, w tym taki klasyczny właśnie XIX-wieczny imperializm, prawda? Kreślenie sobie kolejnych obszarów na mapie, do których po powiedzmy sobie szczerze, Chiny nie mają żadnych praw, również nie mają żadnych praw z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Zresztą przegrały zresztą przed, przed trybunałem międzynarodowym, no, powiedziały, że one nie uznają tych, tego, tej, tej przegranej i tyle. W związku z tym jest to taki właśnie klasyczny imperializm, trochę typu rosyjskiego, prawda? Tak jak właśnie Rosja robi, tak samo Chiny, właśnie sobie kreślą nowe mapy, no i próbują to egzekwować na razie przy pomocy armatek wodnych, ale oczywiście w domyśle są również armatki niewodne. I prawdę powiedziawszy, moim zdaniem, to się niestety. Tak skończy, czy znaczy ta agresja, znaczy Chińczycy będą dotąd testowali Filipińczyków i Amerykanów, aż tam nie dojdzie do wymiany ognia, no i wtedy zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale to jest bliżej niż dalej takiego, takiego działania. Tutaj nie ma na razie jakby żadnej woli desk do deeskalacji, a wręcz przeciwnie. No dobrze, proszę Państwa, mamy, więc to może się okazać, że ta wielka bitwa wcale nie wybuchnie o Tajwan, tylko właśnie prędzej wybuchnie właśnie gdzieś tam na Morzu Południowochińskim i bliżej właśnie Filipin. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat, ten kolejny temat, znowu się gdzieś tam kręcimy cały czas wokół Rosji i różnych wokół rosyjskich tematów, wybaczcie, drodzy, drogie rosyjskie trolleb. Będziemy znowu o tym opowiadać, ale to jest akurat taki bardzo prorosyjski temat, bo dotyczący sankcji. Jak Państwo wiecie, teraz ostatnio, może nie, jeżeli obserwujecie, ostatnio w mediach właśnie przytacza się taka dyskusja, bo widocznie zaczęły spływać już te informacje na temat też ubiegłego roku i również zaczęto szacować skutki sankcji, ale uwaga, skutki sankcji nie tylko dla Rosji, ale również skutki sankcji dla Zachodu, bo jakie skutki są. No i tutaj właśnie e, między innymi Reuters e, też e, zrobił takie zestawienie, więc Państwu przytoczę, e, przynajmniej główne założenia, e, gdzie e, oszacowano, że zagraniczne Koszt, jak gdyby, ten Eksodus przedsiębiorstw z Rosji zachodnich kosztował zachodnie firmy ponad 107 miliardów dolarów w postaci odpisów i utraty przychodów i wielkość strat wzrosła 1 trzecią od ostatniego zestawienia z sierpnia ubiegłego roku, co podkreśla właśnie skalę właśnie tego finansowego ciosu, jaki w ogóle ta wojna wyrządziła światu korporacji. No i generalnie tutaj właśnie wskazano, że w miarę kontynuacji inwazji Rosji w obliczu słabnącej zachodniej pomocy wojskowej oraz zwiększania się szczegółowości zachodnich sankcji, firmy, które nadal chcą opuścić Rosję, prawdopodobnie staną w obliczu dalszych trudności, będą musiały zaakceptować jeszcze większe odpisy i straty, no bo. W tej chwili te sankcje amerykańskie, jak zaczęły być uszczelniane, to wszystkie te firmy, które zdecydowały się nie wycofać, nie wycofywać, będą miały coraz większy problem. No, generalnie przypomniano, że Rosja żąda co najmniej 50% rabatów przy sprzedaży aktywów zagranicznych i stale zaostrza wymogi dotyczące wyjścia, często właśnie akceptując nominalne opłaty już od 1 rubla. Czyli jak do tej pory ogłoszono sprzedaż aktywów należących do Shell, HSBC, Polimetalu, International, Yandex w sumie na kwotę prawie 10 miliardów dolarów z rabatami sięgającymi, uwaga, aż 90%. W zeszłym tygodniu Danon poinformował, że otrzymał zgodę organów regulacyjnych rosyjskich na sprzedaż swoich rosyjskich aktywów, co pociągnęło za sobą łączną stratę w wysokości miliard 300 milionów dolarów. No generalnie wskazano, że do tej pory około 1000 firm opuściło swoją działalność, chociaż setki, w tym francuskie sieci handlowe Auchan i Benetton nadal tam działają lub też zawiesiły działalność, ale są. Generalnie wskazuje się, że po inwazji znowu kraje zachodnie zabroziło około 300 miliardów dolarów rezerw złota i walutowych Banku Rosji. Niemcy znacjonalizowały należącą do Gazpromu fabrykę Germania, zmieniając jej nazwę na Sefe, a rafinerie, rafinerie w Szwed zostały objęte niemieckim powiernictwem. Rosja obiecała zemstę na propozycji właśnie, właśnie w sprawie tej propozycji Unii Europejskiej, czy właśnie przyjętej propozycji redystrybucji miliardów euro z odsetek uzyskanych od zamrożonych aktywów, ostrzegając przez katastrofalnymi konsekwencjami, twierdząc, że wszelkie próby przejęcia jej kapitału lub odsetek są bandytyzmem. Tego bym tak nie nazwał. no Są po prostu sprawiedliwą redystrybucją, tak? kapitalizm jakby nie było. No żartuję, ale zachodnie banki również są generalnie zaniepokojone sporami prawnymi, jakie może wywołać ta konfiskata. To znaczy obawiają się tego, że politycy, zresztą słusznie się obawiają, że Politycy zostawią ich na lodzie, znaczy podejmą decyzję, następnie jakimś okulnikiem po prostu przejmą te pieniądze, a w momencie, kiedy się skończy wojna i nagle wróci wielka przyjaźń, prawda, bo nie wiem, bo Gerhard Schroeder zostanie znowu kanclerzem, i nagle się okaże, że, te, że, że to nie państwo jest odpowiedzialne, tylko te banki, prawda, że na nich to zwalą, więc ja się trochę nie dziwię im, że się to są zaniepokojeni, bo politycy niestety takie numery potrafią robić. Tam, to nie nasz rząd, to tamten poprzedni rząd. A my nie wyglądamy na tamten rząd, tak? I co nam zrobicie? Chcecie podatek? A może Wam kontrolę skarbową napuścić? No właśnie. No więc, krótko mówiąc, to jest mniej więcej tego typu, tego typu filozofia i się banki, właśnie instytucje finansowe obawiają przyszłych procesów, procesów przed, przed sądami międzynarodowymi. No generalnie przyjem, przy, przy, przypomniano też, że Moskwa przejęła już tymczasową kontrolę nad aktywami, między innymi Carlsberga, OMV i Unipera. RIA podała, że w przypadku odwetu Zachodu, to Zachód grozi utrata aktywów inwestycji o wartości co najmniej 288 miliardów dolarów. No i generalnie to te dane mają być. <laughs> to są dane obliczone rzekomo, bo tutaj nie ma możliwości zweryfikowania w żaden sposób, ale, e, że bazują rzekomo na bezpośrednich inwestycjach Unii Europejskiej, krajów G7, Australii i Szwajcarii e, w rosyjską gospodarkę na koniec 2022 roku i że te właśnie łącznie inwestycje bezpośrednie wyniosły 288 miliardów e, dolarów. Stwierdzono też, że kraje Unii Europejskiej posiadają aktywa wartości 223 miliardów, z czego 98 miliardów formalnie znajdowało się w posiadaniu Cypru. No, czyli to są rosyjskie, no przecież Państwa, jak ktoś był na Cyprze kiedykolwiek, tak, to wie o tym, że tam prawda, Rosjanin na Rosjaninie był od zawsze i oni tam zakładali setki firm, w tym właśnie również na przykład te firmy takie Wagneropodobne, prawda, czyli te firmy wojskowe. No to będą już w tej chwili zawiesiły swoją działalność, a kiedyś w północnej Afryce właśnie głównie były to firmy cypryjskie, a tak naprawdę rosyjskie. No 50 miliardów w Holandii, 17 miliardów w Niemczech. No, Rosja, znaczy Rosja twierdzi, tutaj jest niemożliwe specjalnie zweryfikowanie tego. Co więcej, jest jeszcze dekret z 2022 roku rosyjski, zabrania inwestorom z nieprzyjaznych krajów, czyli tych, które nałożyły sankcje na Rosję, sprzedaży udziału w kluczowych projektach energetycznych i bankach bez wyraźnej zgody prezydenta Rosji. No, tymczasem, właśnie bardzo wiele firm, które produkują artykuły codziennego użytku, dobra konsumpcyjne, w wstrzymało się od opuszczenia Rosji, właśnie argumentując, że zwykli ludzie w Rosji polegają na ich produktach. No i tutaj właśnie przypomniano, kto jeszcze prowadzi cały czas działalność w Rosji, to między innymi PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever, Rekit i British American Tobacco. Na... Jest to taka a propos ciekawostek. Więc macie Państwo mniej więcej obraz, tak? Czyli Rosja, jeżeli Zachód zabierze 300 miliardów rosyjskich aktywów, to Rosja grozi zabraniem, jak twierdzi, 288 miliardów na plusie, więc czemu nie? Szanowni Państwo, dobrze, mamy kolejny, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest to tematem rozwlekłym, ja postaram się go omówić w miarę szybko, ale jest po prostu bardzo ważny. Ja wiem, że może nie jest tak bardzo clickbaitowy i tak bardzo spektakularny, ale jest to naprawdę bardzo poważny wstrząs w Pakistanie. Pakistan o tym, że jest krajem kluczowym dla bezpieczeństwa centralnej Azji, to udowadniać nie trzeba. Jest państwem, który jest wstrząsany wielkimi niepokojami politycznymi, społecznymi, partyzantką na wszystkich granicach, potencjalną wojną z Afganistanem, z talibami, potencjalną wojną cały czas wiszącą nad głową z Indiami i teraz jeszcze na dodatek wielkim zamieszaniem wewnętrznym związanym z tym, co zaczyna się nazywać rewolucją sędziów. Otóż e, okazuje się, że e, i co, co, co najważniejsze, ta rewolucja sędziów jest skierowana nie przeciwko klasie politycznej, a raczej przeciwko armii i, e, i wszechwładnej e, agencji wywiadowczej Inter Service Intelligence, czyli ISI. E, to będę bardzo profesjonalnej, jeśli, jeśli chodzi o różne działania. To jest ta sama agencja, która między innymi stworzyła Taliban od początku, tak. Więc jest to naprawdę służba wyjątkowo sprawna, jak się okazuje. Chociażby w takich właśnie działaniach dywersyjnych. To jest na przykład agencja, która wymyśliła wojnę hybrydową, zanim to było modne, potrafiła wysłać 100 tysięcy według niektórych danych 60 tysięcy, prawda? Ochotników, tak właśnie Państwo, wiecie państwo tak, przepraszam, to jest dygresja, ale tutaj wszyscy się zachwycają tym, tym, tym rosyjskim korpusem ochotniczym, który tam sobie wjeżdża tam gdzieś do Biełgorodu, zajmuje jakąś wiochę, prawda? I potem ich tam masakrują, albo się wycofuje, albo, albo już się nie wycofuje. No i z tego się robi sprawę na pierwszych stronach gazet. Proszę Państwa, pakistańska ISI potrafiła wysyłać korpusy ochotników na stronę indyjską, znaczy do, do Kaszmiru, w liczbie 100 tysięcy. Ba potrafiła zająć część terytorium indyjskiego, i gdyby nie jakiś pastuszek, który zauważył, że na górach, właśnie w Kargil, to ci faceci to jakąś dziwną flagę mają. I co więcej, okazało się tam, pół dywizji już jest przerzucone od wielu miesięcy, a Indie dalej nie wiedzą, że po prostu spory fragment no niby to, znaczy oczywiście to terytorium jest, jest sporne, no ale, ale dla Indii to jest indyjskiego terytorium, jest od dawna okupowane przez, przez armię pakistańską. Co więcej, ta wojna była potężna. Tam wystrzelono tyle amunicji, no prawie tyle, co w tej chwili na Ukrainie się wystrzeliwuje. Zresztą z niewielkimi skutkami, to tak na marginesie. Zresztą się okazało, że helikoptery nie latają, bo za wysoko już nie są w stanie tak wysoko dolecieć i tak dalej. tak no, Wyjątkowo ciekawy. W ogóle, w ogóle wojna o Kargil jest Ciekawym wydarzeniem, ale wcześniejsza też operacja Gibraltar, tak samo. Co ja mówię, właśnie, tutaj mamy: tu mamy 15, 20, tam 4 transportery, a tam mamy po prostu 100 tysięcy chłopak, którzy notabene jeszcze udawali lokalnych powstańców, tak? lokalni patrioci, którzy po prostu tymi dywizjami kolejnymi przechodzili przez granicę, proszę 100 tysięcy. Proszę zobaczyć, jak to jest, to są, to jest już wielkość, no ile w, szacuje się, prawda, że polskich jednostek bojowych jest, ile? 65 tysięcy. Więc pakistańska ASI takie cuda potrafiła robić i potrafi robić do dnia dzisiejszego, do dzisiaj, przepraszam, już zaczynam używać już języka zbarbaryzowanego całkowicie. W każdym razie wróćmy do sprawy tej rewolucji sędziów, bo sędziowie się postawili temu ASI, więc i to sędziowie Sądu Najwyższego, czyli tacy sędziowie, którzy mają prawa no, to jest w systemie prawa precedensowego, ich słowo jest prawem, tak? Prawo to ja, tak? Jak, jak było jak było na Judge Dread, prawda? Więc tutaj jest to tak jak w Wielkiej Brytanii, tak? Sędzia Sądu Najwyższego ma kluczową, rozstrzygającą e, rolę w systemie prawa precedensowego, więc oni się w tym momencie postawili. No więc mamy właśnie dlatego, nazywam to rewoluc rewolucją sędziów, i to się naprawdę może skończyć jakimś gigantycznym prze przesileniem. Otóż. Generalnie tych sześciu sędziów, to opowiedziałem wczoraj, w sprawie, jak to określa prasa pakistańska, bezczelnego wtrącania się w sprawy sądowe przez ISI. Natomiast w środę z różnych stron napłynęły również apele i kolejne zarzuty dotyczące właśnie tych sześciu sędziów Sądu Najwyższego Islamabadu przeciwko ingerencji aparatu wywiadowczego w kraju w sprawy sądowe. Wśród, wśród właśnie tych wypowiedzi prezes Kazifa S. Isa, prezes Sądu Najwyższego tego Głównego, najgłówniejszego, zwołał pełne posiedzenie 15 sędziów, które trwało ponad dwie godziny właśnie w tej sprawie. Tutaj w piśmie skierowanym właśnie do, do członków Najwyższej Rady Sądownictwa i sędziów Sądu Najwyższego i sądów w Peszawarze zakwestionowano również, czy, istnie, czy, właśnie, czy istnieje polityka państwa. Czy też wskazano, że istnieje polityka państwa mająca na celu zastraszanie i wywieranie nacisku na sędziów. Sześciu sędziów popełnił, popeł, poparło także żądanie byłego sędziego tego Sądu Najwyższego, SIDIKI, wszczęcia śledztwa w sprawie zarzutów o ingerencji agentów InterService Intelligence w jego, w jego postanowienia i w jego rozstrzygnięcia dotyczące byłego premiera, a obecnego brata obecnego premiera, tak? czyli brata obecnego premiera, tak w skrócie, czyli Nawaza szarifa. Co więcej, Izba Adwokacka Sądu Najwyższego stwierdziła dziś, że zarzuty wymagają poważnych działań ze strony wymiaru sprawiedliwości jako instytucji. W komunikacie prasowym powiedziano, że tutaj prezes tejże Izby wyraził. Powiedział, że jest to bardzo e, poważna sprawa dotycząca nieuzasadnionej ingerencji. Do takich kwestii należy podchodzić w odpowiedni sposób. Wszelkie obawy, wątpliwości, które mogą pojawić się w głowach szanownych sędziów, powinny zostać odpowiednio rozwiązane. Powiedział jednoznacznie izby adwokackie, w szczególności jego izba, nie będą tolerować żadnych incydentów mających na celu podważenie niezależności, integralności autorytetu i funkcjonowania instytucji sądowych. No, generalnie w liście otwartym dodatkowy, właśnie stoi jeszcze jeden sekretarz, właśnie SCBA, nale nalegał, aby sąd, przewodniczący sądu najwyższego przeprowadził właśnie zgodnie z artykułem 184 ustęp 3 Konstytucji dogłębną i przejrzystą rozprawę taką na żywo przeprowadzoną w tej sprawie. Podkreślił także niedawne represje wobec dziennikarzy i mediów, które donosiło tych samych rzekomych ingerencjach i bo tutaj jest tak, że dziennikarze, którzy zaczęli o tym pisać, stali się przedmiotem aresztowań i prześladowań. Właśnie o to co tam zostało opisane, to w Opisano siedem przypadków ingerencji, zastraszania w celu wpłynięcia na wyniki interesujących spraw przez funkcjonariuszy wywiadu, wskazując, że kiedy dwóch z trzech sędziów rozpatrujących wniosek o dyskwalifikację Imrana Kana za tutaj jest, ukrywanie swojej rzekomej córki, tak. Tej sprawy akurat nie znam. Uznali, że sprawa nie nadaje się do dalszego prowadzenia. Pracownicy ISI wywierali na nich naciski za pośrednictwem przyjaciół i krewnych, do tego stopnia, że jeden z sędziów trafił do szpitala taki naciskano. Co więcej, według sześciu sędziów sprawa została zgłoszona do wiadomości prezesa Sądu Najwyższego ówczesnego, ale ten poinformował sędziów, że rozmawiał z dyrektorem generalnym ASI i otrzymał zapewnienie, że żaden urzędnik ASI nie zwróci się więcej do sędziów Sądu Najwyższego. W piśmie zarzucono też, że ingerencja strony agentów wywiadu trwała nawet po tym zapewnieniu. Odniesiono się również do uprowadzenia szwagra sędziego najwyższego przez uzbrojonych mężczyzn podających się, legitymujących się jako agenci ISI. Ofiara została poddana wstrząsom elektrycznym, zmuszono ją do nagrania filmów. Podczas składania fałszywych zarzutów przeciwko sędziemu. Następnie złożono skargę na sędziego właśnie Sądu Najwyższego do Rady Sądownictwa, czemu towarzyszyła zorganizowana kampania medialna, mająca na celu wywarcie nacisku na sędziego, aby zrezygnował. Szanowni Państwo, to jak ktoś śledził to, co się w Polsce działo przy okazji sędziów, to tutaj. To było bardziej zorganizowane w Pakistanie, to na pewno. Potem poinformowano też, że sędziowie, właśnie z pisma wynika, że w maju 2023 roku sędzia taki odpowiedzialny za inspekcję sądu poinformował prezesa Sądu Najwyższego, że sędziowie Sądu Rejonowego byli zastraszani, a do domu jednego z nich właśnie wrzucano jakieś tam kamienie. Sędzia został nawet wezwany do sądu w celu sprawdzenia twierdzeń, co potwierdził. Zamiast jednak zbadać zarzuty, sędzia został funkcjonariuszem zadań specjalnych i został przeniesiony do Sądu Najwyższego, po czym następnie odesłany do Pendżabu jako urzędnik sądowy w delegacji. Czyli po prostu przeniesiono. W piśmie napisano też, że w zeszłym roku podczas rutynowych prac konserwacyjnych sędzia Sądu Najwyższego stwierdził, że w jego oficjalnym mieszkaniu zainstalowano podsłuch z kamerami szpiegowskimi ukrytymi w salonie oraz sypialni. Kiedy odzyskano dane ze sprzętu monitorującego okazało się, że przechowywane w te tam prywatne nagrania wideo sędziego i członków jego rodziny, sprawa została zwrócona, znaczy znowu do, do władz Sądu Najwyższego. Nie ustalono, kto zainstalował sprzęt i kto ma ponieść odpowiedzialność. Również do pisma załączono kopie pism napisanych do sędziego Faruka w dniach 10 maja i 12 lutego. 10 maja 23 12 lutego 24. W pismach wspomniano m.in. o wysiłkach urzędników ASI mających na celu wywarcie presji na sędziów IHC, czyli tego Sądu Najwyższego, zbadanie dokumentacji podatkowej co najmniej jednego sędziego w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Dodano też, że konieczne było ustalenie, czy istniała polityka władzy wykonawczej, czy to jest, była polityka władzy wykonawczej realizowana przez agentów wywiadu mające na celu zastraszanie sędziów. To jest bardzo ważne, bo jeżeli jeszcze udowodnią, że to się działo na rozkaz na przykład premiera, albo jakiegoś ministra, no to mamy naprawdę już taką głęboki kryzys konstytucyjny. Tym bardziej, że jeżeli się okaże, że wykluczenie na przykład Imrana Kana i delegalizacja PTI została przeprowadzona nielegalnie w wyniku właśnie takich działań, to w tym kierunku zmierza, to mamy przedterminowe wybory albo po prostu wojnę domową, no coś się wydarzy. Tak, takiego mniej więcej. Co jest jeszcze więcej w sprawie tego sędziego Sidiki, czyli tego, który się zajmował nałazem szarifem? Zarzuty dotyczące ingerencji pracowników ASI zostały rozpatrzone, a byłemu sędziemu IHC, prawda, czyli Sądu Najwyższego, przyznano odszkodowanie i przyznano też rację. Uważamy, że chociaż takie działanie było konieczne, może okazać się niewystarczające. Sędziowie zauważyli, że kodeks postępowania sędziów naczelnej rady sądownictwa nie określa. Jak powinni reagować na takie incydenty, które są równoznaczne z zastraszaniem i ingerują w niezależność sądów? Wezwano do zwołania właśnie komisji sądowej w celu omówienia ingerencji urzędników wywiadu, która podważa niezależność sądownictwa. Państwa, no więc mówię, tam się coś wydarzy, tak? To jest bardzo, bardzo poważne, to jest dużo poważniejsze niż te wielo. Tysięczne demonstracje, ponieważ ten sygnał teraz pójdzie na ulicę. No, PTI jest w swoim żywio żywiole, bo ma dokładnie to, co zarzucał im Khan od początku, no, ma na to dowód na piśmie, co więcej jeszcze, czyli właśnie o tym, że były to ustawione procesy, że zastraszano, że za wszystkim tym stała ISI, że, że, że te wyroki były zrażącym naruszeniem prawa i tak dalej. Sami sędziowie potwierdzają, że tak było. Teraz, jeżeli zacznie się badanie jeszcze stopnia ingerencji tego, a mówię, tego się już nie podmiecie pod dywan, tym bardziej przy tak ogromnym odzewie z tych wszystkich izb wojewódzkich, można powiedzieć, no to tak, albo armia przejmie władzę znowu, bo to nie jest też wykluczone że to nie pierwszy raz w takich, w takich okolicznościach, albo dojdzie do jakiegoś złamania w tym momencie karku ISI, na co ja bym nie liczył, bo to jest organizacja potężniejsza niż kiedykolwiek, no może inaczej. KGB w dawnych czasach Związku Radzieckiego, więc tutaj może dojść do zawirowania wewnątrz służby, ale z zewnątrz służba niedoruszenia. No dobra, proszę Państwa, w każdym razie mamy, mamy teraz Pakistan i coraz bardziej napiętą sytuację wewnętrzną w Pakistanie. Proszę Państwa, i kolejny temat, ostrzeżenie ze strony chińskiej bezpieki. Otóż, jak Państwo wiecie, chińska bezpieka periodycznie w tej chwili już ostrzega obywateli przed różnymi szpiegami i technikami szpiegowskimi ze strony Złego Zachodu. I ja bardzo chętnie to publikuję, bo to są fajne opowieści. W tej chwili mamy kolejną, z kolejną właśnie ostrzeżenie do obywateli na łyczacie tym razem MSS, prawda, czyli Ministerstwo Spraw Bezpieczeństwa Publicznego ostrzega przed zagranicznymi agencjami szpiegowskimi kradnącymi tajemnice państwowe na drodze konsultacji i badań. Moja firma zajmuje się konsultacją i badaniami, więc tym bardziej zamieniam się w słuch. Otóż chińska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego opublikowała w czwartek właśnie taki akta, Podstawie, na podstawie prawdziwej sp sprawy, ujawniające w jaki sposób zagraniczna agencja wywiadowcza wykorzystywała działania właśnie badawcze i konsultingowe jako przykrywkę do kradzieży poufnych informacji z kluczowych sektorów Chin, stwarzając w ten sposób poważne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego interesów. Ten ta właśnie ten, ten materiał przedstawił przypadek zagranicznej firmy, właśnie badawczo consultingowej która pod pretekstem pomocy chińskiemu przedsiębiorstwu inwestującemu za granicą przeprowadziła kompleksowe śledztwo, wabiąc personel firmy do udzielania odpowiedzi na poufne pytania, dopytując się o informacje poufne wykraczające poza zakres e, zlecenia i również filmując poufne akta i dane podstawowych produktów firmy. Prawdziwym celem tej firmy miało być zdobycie kluczowych danych i tajemnic państwowych. Informacje te, jeśli zostaną zgromadzone i kompleksowo przeanalizowane, mogą odzwierciedlać ważne sytuacje tak wrażliwe dotyczące spraw wrażliwych, szczególnie dotyczących chińskiej gospodarki i obrony narodowej. Tutaj wskazano, że to sprawia, że jest to ważny cel dla zagranicznych agencji szpiegowskich. W przypadku wycieku informacja ta poważnie zaszkodziłaby bezpieczeństwu narodowemu. To stwierdziło właśnie w czwartek chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, czy MSS. Za lukratownymi grodami kryje się wiele pułapek, a pod wyrafinowanymi pytaniami kryją się ukryte plany. Pozornie normalna działalność, jak właśnie twierdzi agencja, pozornie normalna działalność zagranicznej firmy badawczo-konsultingowej polegała w rzeczywistości z jednej strony na nielegalnym zdobywaniu naszych tajemnic handlowych i działaniu w roli czarnej ręki w celu powstrzymywania zagranicy i tłumienia naszych korzystnych gałęzi przemysłu. Z drugiej strony badano, kradnąc nasze najważniejsze tajemnice, działając jako wspólnik kradzieży i infiltracji obcych wywiadów w ważnych obszarach. No, generalnie ta działalność ta, tej firmy była od dawna pod obserwacją Chin i tutaj właśnie powiedziano, że w krytycznym momencie Chińska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego była w stanie zdecydowanie uderzyć i natychmiast odciąć kanał wykorzystywany do wycieku kluczowych danych do zagranicznej zagranice, uzyskając jednocześnie mocne dowody na to, że program prowadzony pod kierunkiem zagranicznych agencji szpiegowskich skutecznie, właśnie, e, skutecznie próbował ingerować w chińskie bezpieczeństwo. Generalnie powiedziano właśnie, że zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny regulaminem prowadzenia badań rynku zagranicznego, badania rynku zagranicznego przed ich przeprowadzeniem muszą zostać zgłoszone instytucjom badawczym i przez nie zaakceptowane. Zagranicznym organizacjom i osobom prywatnym nie wolno przeprowadzać badań rynkowych i społecznych bezpośrednio w Chinach ani nie wolno im przeprowadzać badań rynkowych za pośrednictwem instytucji, które nie uzyskały licencji na badania zagraniczne. No i właśnie przypomina się, że w MSS ujawniła sprawę, w której brytyjska tajna służba wywiadowcza zwana też jako MI6 wykorzystywała personel zagranicznej agencji konsultingowej z kraju trzeciego do zaangażowania się w działalność szpiegowską przeciwko. Chinom. I generalnie tutaj wskazuje prasa chińska, że chińscy analitycy bezpieczeństwa ostrzegają przed potencjalnym scenariuszem przypominającym agenta 007, w którym kraje takie jak Wielka Brytania w ramach swojej szerszej strategii przeciwdziałania Chinom rozszerzają swoje wysiłki szpiegowskie poza tradycyjnie ukierunkowane obszary, włączając też obszary gospodarcze, wojskowe, naukowe, technologiczne oraz domenę finansową. Także trzeba się strzec, prawda, i być czujnym. To wzywa do tego państwa chińska bezpieka. Proszę Państwa, i to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Hejterom, wiadomo co w co. Powtórzę jeszcze raz, bo niektórzy być może dotrwali do tego momentu. A natomiast wszystkim Państwu życzę spokojnych, wesołych świąt i zobaczymy się. No właśnie, zobaczymy kiedy się zobaczymy. Jeżeli wydarzy się coś ciekawego, to zobaczymy się w niedzielę lub w poniedziałek, ale prędzej w niedzielę. Natomiast jeżeli nie, to dopiero do zobaczenia po świętach. Night, US out a in Syria. Well, you... в Европе на свою тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.